Krzysztof Janik, były minister spraw wewnętrznych, były przewodniczący SLD, jest dzisiaj gościem mojego programu, trzeciego odcinka. Dzień dobry po raz drugi, ale po raz pierwszy jak nagrywamy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No to zaczniemy omawianie tutaj Pańskiej drogi przez politykę od przekroczenia drzwi z napisem polityka, które miało miejsce już 50 lat temu chyba. No nie, nie, wie pan, ja tu proszę być, jeśli tak wolno powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, że są pod pojęciem polityka, człowieka, który uprawia politykę, rozumiemy przynajmniej dwie postacie, to znaczy są ci, którzy żyją z pensji podatników, prawda, i z opłat podatników, i są ci, którzy interesują się polityką. Ja zacząłem rzeczywiście trochę wcześniej, bo już dobrze ponad 50 lat temu. No i w swoim 52-letnim życiu zawodowym mniej niż połowę poświęciłem polityce, więc polityce zawodowej, więc raczej gdybym miał określać swój status, to bym powiedział nauczyciel akademicki, kiedyś polityk. O. Tak jest, no właśnie ten program się składa z byłych polityków, więc w sam raz. Czyli wstąpił pan do PZPR pod koniec lat 60. 60., tak, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wie pan, tam było sporo niezwykle mądrych i zacnych ludzi. Ja, jak przyszedłem na studia do Krakowa, to był słynny rok 68, na pierwszym roku. No i wtedy kilku ludzi mi zaimponowało. No, nieżyjący Andrzej Urbańczyk, Władek Kwaśniewicz, profesor, socjolog, Andrzej Oklejak, no, wówczas asystent, nie pamiętam już, chyba w Katedrze Prawa Karnego. No i wydawało się, że to są porządni ludzie i trzeba być z nimi. I wstąpiłem do PZPR-u nie ze względu na to, że to była partia rządząca, tylko wydawała mi się bliska idea taka lewicowa. Całe życie byłem lewicowcem. No i chciałem być wśród podobnie myślących. No, a ponieważ oni się okazali wtedy ludźmi z charakterem, no to tym bardziej mi to imponowało. Ludźmi z charakterem, to ma pan na myśli ich postawę wobec tego marca 68? Marca 68, Czechosłowacji. Wobec, wtedy myśmy tą Czechosłowacją żyli w mniejszym stopniu. Natomiast to, co się działo w marcu, no było, no ja mieszkałem w Żaczku, myśmy wiecowali codziennie tam, wie pan. I byli tacy, którzy przychodzili i powiększali dezorientację. Byli tacy, Żaczek to tam koło Błoni na 3 tak, Maju, to prawda? Słynny dom studencki, tak. Właśnie. No jeszcze istniejący sprzed II wojny światowej. Więc tam było najbardziej rozpolitykowane towarzystwo. No, ludzie, którzy do dziś mają wpływ na polskie myślenie. Wielu profesorów, profesor Majchrowski mieszkał w Żaczku na przykład, więc czułem się tam wśród swoich, zwłaszcza, że wie pan, tam nie było jednolitości w ocenach, w sądach, były spory, były dyskusje. Ja też uważam, że to jest niebywała wartość życia społecznego. Mój kolega kiedyś mówił, że jednomyślność to jest tylko na cmentarzu, więc ja podzielam ten pogląd. I to, że można się było spierać, można było wypowiadać różne opinie, można było krytykować, myśmy tam Gomułkę wtedy krytykowali i wszyscy byli przekonani, że to już stary człowiek i powinien odejść. Więc w tym sensie ten mój debiut w poważnej takiej partyjnej polityce wydaje mi się, że był uzasadniony, że były racje, dla których wtedy tak zdecydowałem, a dzisiaj nie żałuję niczego. To już, wie pan, jest
ten bieg, ta faza, w której człowiek patrzy na swoją przeszłość z pewną wyrozumiałością. Jak Krzysztof Krawczyk śpiewał, chociażby, prawda? No tak. Pod koniec lat 80. zrobimy taki skok, kiedy już gospodarka PRL-owska była w złym stanie i ten stan się pogarszał. Były kolejne pomysły reform: Władysław Baka, Zbigniew Messner, Mieczysław Rakowski. Jaka była wtedy pańska pozycja w PZPR? W ciągu tych 20 lat doszedł pan do jakiego punktu? I jak pan oceniał to, co się działo? To... Wie pan co, ja trafiłem do Warszawy, do takiej czynnej polityki, właśnie na fali, to był rok 81, początek 81 roku. Potężne ożywienie społeczne, polityczne, spory publiczne. No i ktoś wtedy doszedł do wniosku, że trzeba trochę przewietrzyć, że tak powiem, tych zaśniedziałych dziadków, którzy tam siedzieli jeszcze niektórzy od czasów Gomułki właśnie. No a ja byłem młodym adiunktem na Uniwersytecie Śląskim, zajmowałem się problematyką młodzieży, no i tak trafiłem do Warszawy. No i z pewnymi perypetiami, bo to dzisiaj brzmi zabawnie, ale wtedy było zupełnie poważną sprawą, bo towarzysze partyjni odmówili mi rekomendacji i uratował mi Jaruzelski, który obśmiał, że tak powiem, te ich metody działania. I w 86 roku zaprosił mnie ówczesny kierownik Wydziału Ideologicznego w KC i zaproponował pracę. To, co ja lubiłem wtedy, wydawało mi się, że jestem w tym dobry, takiego kierownika zespołu analiz, nazwijmy to politycznych, o, strategicznych, więc dzień zaczynałem od przeglądu no, wszystkich możliwych mediów, Wolna Ameryka, Wolna Europa, Głos Ameryki, prawda, więc to prasa światowa, więc codziennie rano dostarczano mi te materiały, przygotowywane, no nie ukrywajmy, w MSW przez wywiad i kontrwywiad. No i na tej podstawie robiliśmy takie analizy, co się może stać w Polsce. I tu nie ukrywajmy, bo mówimy gospodarka, ale trzeba też powiedzieć uczciwie, że sypało się państwo wtedy. Myśmy to widzieli, bo PZPR stało się partią władzy, wie pan, gdzie wewnątrz tej partii nie było żadnego jednolitego poglądu. Znaleźli się tam chadecy partyjni, prawda, nacjonaliści, jacyś ludowcy. No, ja, ponieważ się wywodziłem ze Związku Młodzieży Wiejskiej, no to wszyscy uważali, że jak ja przyszedłem do KC, to jest wzmocnienie nurtu takiego lewicy ludowej. Teichma, Barcikowski, prawda. To były te wielkie nazwiska, które niby stały na czele tego nurtu, ale nieprawda, bo nie było żadnego nurtu, żadnego spisku, to była różnorodność. I ta partia już nie miała żadnej ideowej, tak bym powiedział, busoli. Sypały się struktury społeczne, więzi społeczne, jednak co by nie powiedzieć o Jaruzelskim, którego szanuję, to nie umiał zrozumieć, powiedziałbym, pewnej mentalności społecznej i było widać, że traci kontakt z niektórymi grupami społecznymi. No, wie pan, mityczna klasa robotnicza, która miała być bazą tamtego państwa, no, mówiąc krótko, wypięła się na to państwo. Jedni mniej aktywnie, a inni bardziej aktywnie, ale było widać, że to już nie jest to, o co by chodziło. I tak naprawdę od 1988 roku to mam wrażenie, że mamy raczej do czynienia z procesem świadomego przekształcania państwa, przygotowania się do tego, że trzeba oddać władzę, bo ta władza, choćby nie wiem jak się starała, to już nie wyzwoli
no, tego zapału społecznego, który jest niezbędny do ratowania gospodarki, do ratowania struktur państwa. No, ta władza już nie miała autorytetu, mówiąc krótko. I stąd pomysł okrągłego stołu i te nazwiska, które pan przywołuje tutaj. No, ten pomysł wsparły. Myślę, że Rakowski oczywiście tak, ale myślę, że też otoczenie Kiszczaka. Oni chyba najszybciej zdali sobie sprawę z tego, że to już jest nie do uratowania. Akurat miałem niedawno przyjemność rozmawiać z pewnym panem, który się specjalizuje w dziejach służb specjalnych, więc on powiada, że te dokumenty, do których dotarła, a wiadomo, że nie do wszystkich jest możliwe dotarcie, no to świadczą, że już w drugiej połowie lat 80. tam sobie zdawano sprawę ze zbliżającej się katastrofy. I szło tylko o to, żeby ta katastrofa nie przewróciła wszystkiego, żeby co się da z tej katastrofy uratować. Jedyną drogą była rozmowa i kompromis po prostu. I pan też wtedy popierał taką Tak, opcję? oczywiście, wie pan, ja panu powiem, że mało. Ja uważam, że gdyby tamten ustrój pozostał, to pewnie ja ze swoją niewyparzoną mordą i z takim pluralistycznym podejściem do rzeczywistości kończyłbym gdzieś, nie wiem, na Kubie albo u bratnich braci Bułgarów. No to by było świetnie, bo lubię ciepło, ale równie dobrze mogłem kończyć gdzieś na Antarktydzie jako ważny ambasador naszego kraju. A tak to te przemiany mi dały, no, silny mandat parlamentarny, dały mi możliwość sterowania swoim życiem. To wie pan, to jest wartość, której ja, no, nadaję jedną z najwyższych rang. Wziął pan udział w wyborach jako kandydat do parlamentu w 89? Tak, na tak zwanych gruzach listy krajowej były takie wybory uzupełniające na te 60 miejsc. Tak, to po 2 tygodniach, prawda? Tak, tak. I tu muszę powiedzieć, że się moi ówcześni przełożeni zachowali przytomnie, bo rzeczywiście wystawili dobrych ludzi. No i trafiłem do kompletnie nieznanego mi okręgu, czyli do Łomży. A moim kontrkandydatem był kolega, mój przyjaciel do dzisiaj, który tam miał teściową. Więc dostał handicap, on zebrał 14 tysięcy głosów, ja 10, byłem zdumiony, że aż tak dużo. No i tyle. I się zaczęła, że tak powiem, moja droga już. Wiedziałem, że chcę zostać w polityce. Czyli pozostał pan po tych wyborach dość wysokiej rangi działaczem partyjnym, nie był pan parlamentarzystą. Co się stało w PZPR, że pod koniec czerwca, jak już skala klęski dotarła do was, jak to było odbierane, ten wynik? Wie pan co, powinien gdzieś w archiwum magnowych powinny być wyniki takiego badania, które wtedy przeprowadził, to się chyba nazywał Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu. Nie, nie, to chyba Akademia Nauk Społecznych wtedy robiła, czyli ta jeszcze szkoła partyjna, wśród członków PZPR-u, co robić. I tam jednoznaczne były wskazówki, bo z opcji, co zrobić z PZPR-em, ewidentnie wygrywała opcja zlikwidować, zbudować nową partię. Na drugim miejscu była taka opcja, to już historyków tylko pewnie interesująca, doprowadzić do kongresu tak jak w 1948 i się podzielić na PPR, czyli takich, nazwijmy to, frakcję komunistyczną i PPS, czyli frakcję socjaldemokratyczną. No, ale to były wskaźniki typu tam 18%, o ile pamiętam. Natomiast ciekawe było też, bo pytaliśmy tam w tej ankiecie, czy ci, którzy ją prowadzili, pytali o personalia.
No i tu była wskazówka no, bardzo jednoznaczna. 80 chyba kilka procent badanych uważało, że wszyscy dotychczasowi politycy, czołowi politycy PZPR-u, członkowie biura politycznego powinni podać się do dymisji i już do nowej partii nie wstępować. Już do nowej partii nie wstępować. Natomiast ta nowa partia musi mieć absolutnie nowe kierownictwo i tam wymieniono nazwiska, kto mógłby być. No to wie pan, Kwaśniewski wziął chyba wtedy 60 kilka procent, Miller wziął chyba z 20 kilka, a Rakowski, który był na tej liście, wziął 2%. Więc wie pan, no, wydaje mi się, że myśmy w takim małym gronie czytali te wyniki badań, W bo KC PZPR-u, tak? tak, to wie pan, tam już w 1988 roku pojawiła się taka grupa młodych, nazywano nas, no, Miller, Szmajdziński, Kwaśniewski, tak? Kwaśniewski rzadko bywał, no, on był jednak urzędnikiem, ministrem, a nie pracownikiem KC. Andrzej Barcikowski, no, nieżyjący też z Krakowa, Bogdan Kokoszka. No i tam czytając te wyniki, no, uznaliśmy, że rekomendacja jest jednoznaczna. Trzeba iść w tą stronę. I Mietek Rakowski bardzo to przeżywał, bo dopiero co został tym pierwszym Tak, nowym, sekretarzem właśnie. i wydawało mu się, że śladem swoich poprzedników będzie rządził z kilkanaście lat. A tutaj sytuacja, tego chyba nie przewidział ani on, ani Jaruzelski, ani Kiszczak, ani inni towarzysze ichniejsi w ich pokoleniu, że ta zmiana będzie oznaczać pokoleniową wymianę, że po prostu przychodzi czas 40-latków i tyle. Czyli te decyzje podjęliście pod koniec 89 Po roku, wyborach, kiedy po już było wyborach. wiadomo, że. Znaczy, wie Czy pan. Kiszczak, Siwicki próbowali jakoś temu się sprzeciwić? Nie, wie pan. Oni byli jeszcze, powiedziałbym, w fazie no, niepełnej informacji, ale już tak sądzę, chociaż kilka razy na ten temat rozmawiałem z Jaruzelskim i dość mętnie odpowiadał na tego typu pytania, kto był za, kto przeciw. No, a ja też nie chciałem cisnąć, bo trochę szanuję. No, on już wtedy był 80-letnim człowiekiem, więc mówił z pewnym trudem już. W każdym razie wydaje mi się, że on im powiedział, że ich czas też mija. Wie pan, A on już bo. wydawał się wtedy pogodzony, prawda? W 90. ustąpił sobie z tego urzędu Tak, ale wie prezydenta. pan, co on w ogóle zakładał, że on będzie przejściowy? Bo założenie było takie, że wybieramy ten kontraktowy Sejm i on pracuje kadencję, czyli 4 lata, i w ciągu tych 4 lat wypracowuje ramy instytucjonalne, proceduralne, przejścia, że tak powiem, do. No wtedy mówiono wolny rynek i demokracja, nie mówiliśmy kapitalizm. No więc te reguły i kończy swoją działalność po wypracowaniu tych reguł i razem z tym parlamentem odchodzi Jaruzelski, prawda? No ale wie pan, rewolucja zawsze przyspiesza. Tak. To już wiemy, że jak już się zaczęło, to już idzie dynamicznie i czasem nie do końca w sposób możliwy do panowania nad tymi procesami. I tak się też i tu stało. I Jaruzelski nie miał żadnej wątpliwości, że jeśli Wałęsa zażądał jego odejścia, no to on nie będzie walczył z Wałęsą, bo inna sprawa, wie pan, że wtedy być może trochę przecenialiśmy siłę Wałęsy, bo
bo wszyscy byli przekonani, że on wygra w pierwszej turze i to hu, hu, hu. A tu nagle się okazało, że pojawił się jakiś Tymiński, który namieszał w tym wszystkim. No, no też a... pewnie to, że Tadeusz Mazowiecki jako rywal wystartował, to też rozbiło też te rozbiło te głosy, oczywiście. Głosy. Ta, nie, gdyby nie to, to pewnie by Wałęsa wygrał w pierwszej turze. Ale wie pan co, z Solidarnością było tak samo jak z PZPR. Wszystkie ptaki bojące się rewolucji zleciały pod dach PZPR-u. Wszystkie ptaki chcące obalić tą władzę zleciały pod dach Solidarności. I tam były różnokolorowe tak. ptaki, prawda? I kruki, i wrony, i gdzieś tam się jakiś wróbel zaplątał. I to było wiadomo wcześniej czy później, ta gromada jest nie do utrzymania. I być może wybór Wałęsy opóźniłby ten proces dywersyfikacji opozycji, ale by go na pewno nie zatrzymał, nie zapobiegł. A w tamtych wyborach, w 90 roku, wtedy już Socjaldemokracja RP, trzon SLD, wystawiła jako kandydata Włodzimierza Cimoszewicza. Pan był wtedy w sztabie wyborczym. Tak. Skąd się wzięła decyzja, żeby akurat Cimoszewicz i jakie mieliście cele jako sztab wtedy? Wie pan co, po pierwsze Włodek był człowiekiem nowym w polityce, kompletnie, prawda? Już nawet Kwaśniewski był trochę, powiedziałbym, konotowany jako ten, który uczestniczył z dobrą opinią po różnych stronach, że tak powiem, tego okrągłego stołu, ale jednak był tym członkiem elity wcześniejszej, więc uznaliśmy, że no, przecież nie walczymy o zwycięstwo, tylko walczymy o identyfikację. No i Cimoszewicz jest tu, będzie tutaj takim dobrym punktem odniesienia. Podek zresztą, jak był szefem klubu parlamentarnego w Sejmie Kontraktowym, no to zapadł w pamięć, wypowiadał się często, pryncypialnie, do dziś mu to zostało. To jest jeden z niewielu polityków, który mówi, co myśli, nie bacząc, czy się komuś to podoba, czy nie. No chociażby to, że trzeba się ubezpieczać. No, miał rację, miał rację. W każdym razie wydawało się, że no jemu się chciało, to też jest ważne, bo wie pan, kandydat, któremu się nie chce, to mieliśmy tego liczne przykłady wybitnych polityków, których zmuszono do kandydowania w wyborach prezydenckich, a było widać, że im się nie chce i ludzie to czują. Więc po pierwsze, że nowy, po drugie, że wyrazisty. No i po trzecie, z takim, powiedziałbym, no, z pewną taką umiejętnością identyfikowania się z jego poglądami. To znaczy on mówił prawdę, ale mówił tą prawdę w sposób racjonalny. To znaczy, kulturalny też. Tak. I nie można powiedzieć, że to jakiś narwaniec polityczny albo sfałszowana podróbka. No więc dlatego Włodek. My jako sztab mieliśmy z nim 100 kłopotów, a może i więcej, bo Włodek jest trudny w prowadzeniu. To nie jest facet, któremu można powiedzieć, słuchaj, z badań wynika, że jutro powinieneś ubrać różową koszulę. To on akurat jutro przyjdzie, ale w czarnej. Albo w białej, prawda, ale na pewno nie w różowej. Więc pamiętam z nim taką debatę dłuższą, mówię, słuchaj, no tak czy śmak trzeba pojechać do Górników, bo to jest Śląsk, to jest 5 milionów ludzi tam mieszka, z no, taką, powiedziałbym, identyfikacją regionalną, więc trzeba pojechać i powiedzieć, że kocham Śląsk i Ślązaków. Na co Wodzio do mnie mówi, ale ja nie kocham Śląska i Śląska. No, nie szkodzi, ale jedzie, powiedz. A nie, nie pojadę, nie ma. No, był później kilka razy na Śląsku, ale właśnie taki wariant, żeby go przekonać do jakiegoś takiej PR-owskiej zagrywki, nie wchodził w grę. Ja między innymi nadzorowałem pracę
no, medialne. Ten czas reklamowy w telewizjach, w radiach. No, mieliśmy z nim, wie pan, sto pociech, bo umawiał się na nagranie i na przykład się spóźniał, dlatego że go spotkał jakiś wyborca na ulicy i Włodek musiał z nim omówić całą sytuację, prawda, światową, kosmiczną oraz lokalną i tak dalej. Ale to nie wynikało, że on to lekceważył, tylko że on uważał na przykład, że bezpośredni kontakt z człowiekiem jest o wiele bardziej warty niż jakaś tam reklama telewizyjna. Poprosił o na przykład scenariusze tych klipów, prawda? Praktycznie rzecz biorąc, od nowa pisał te scenariusze, bo to mu się nie podobało, albo jakieś sformułowanie, albo jakiś kontekst, albo coś tam. Drzewa były za wysokie, albo za mało zielone, więc to ciężko się z nim pracowało. No ale wie pan, myśmy się uczyli. Ja uważam, że dla nas to było bardzo potrzebne, bo ta partia nowo powstała, która składała się no, z takich ludzi jak ja głównie, bo to moje pokolenie, moi koledzy jeszcze z Ruchu Młodzieżowego, tworzyliśmy tą partię i nigdy nie, znaczy robiliśmy, umieliśmy już zrobić demokratyczne wybory wewnątrz na przykład ZSMP, no ale kampanii wyborczej wśród ludzi nie umieliśmy. Trzeba się było uczyć tego wszystkiego. I przy Włodku sporo nauczyliśmy się. Jak pan ocenia ten jego wynik? W okolicach tam, jeśli dobrze pamiętam, trochę poniżej 10%. 9 tam chyba 4, o ile czy 9-6, ja też już nie pamiętam. Wie pan, jak na pierwsze demokratyczne wybory, to myśmy byli przekonani, że jak on przyniesie 5, to będzie sukces. Przyniósł dwa razy tyle. No to nas upewniło w przekonaniu, że jednak jest jakiś elektorat, i warto o niego zabiegać. Przy czym, wie pan co, to już co prawda chronologicznie należy do późniejszego okresu, no, kryzysu SLD, ale myśmy tak naprawdę to wtedy nie wiedzieli, ilu ludzi w Polsce ma poglądy lewicowe, jakie czynniki kreują postawy wyborcze. Czy ludzie zagłosują na młodego, czy na starego, czy na tego, kto im obieca, że państwo będzie jak w PRL-u stało za jego plecami i tam czy się stoi, czy się leży, to te 2000 będzie wypłacać, czy też będzie taki kurs, no dzisiaj mówimy na to neoliberalny, czyli radź sobie chłopie, a jak już nie dasz sobie rady zupełnie, to być może ci pomożemy. Myśmy jeszcze nie wiedzieli, który z tych komunikatów będzie rezonował. No, wiadomo było, że nie będzie rezonował komunikat pod tytułem w PRL-u było nam dobrze. Mhm. Wbrew temu, o co nas oskarżano wtedy często i dzisiaj też często, takiego komunikatu nigdy nie było. Był owszem komunikat, że bronimy tych, którzy no, nie zmarnowali tego PRL-u, tylko pracowali, budowali nowe szkoły, nowe fabryki, no ale nigdy nie broniliśmy tamtej władzy, czy tamtego systemu politycznego, czy tamtych sojuszy. Więc, ale nie wiedzieliśmy, mówię, kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, jaki będzie rezonans społeczny. Czy jak przychodzą ludzie na spotkanie, to dla jakich idei, dla jakich powodów przychodzą? Tegośmy nie wiedzieli. No nie było badań, nie było mediów społecznościowych, nie było sposób się dowiedzieć. Więc działaliśmy intuicyjnie i te 10% uznaliśmy, że to jest very good. Rok później niecały odbyły się znowu wybory parlamentarne. Był pan wtedy, jak był pan nastawiony do pomysłu skrócenia kadencji Sejmu i wcześniejszych wyborów? I wystartował w nich pan już? W tak, tych tak, 91? Wtedy już tak. Znaczy wie pan, ja myślę, że właściwie Sejm kontraktowy no, nie miał wyjścia. No, wspominałem o założeniu Jaruzelskiego, że
no to będzie taki sejm przejściowy, przygotuje te ramy i tak dalej. To się okazało, że te wszystkie ramy instytucjonalne, nowe instytucje, nowe zasady funkcjonowania państwa, gospodarki, zrobiono w rok. No już później to ten sejm tak naprawdę zajmował się jeszcze wyborami prezydenckimi, ale potem już nie miał racji bytu i słusznie, że się rozwiązał i słusznie, że zarządzono nowe wybory, przy czym, no wie pan, to też uczyliśmy się, nie tylko partie, ale wszyscy uczyliśmy się demokracji, więc nie było wtedy żadnych ograniczeń, żadnych progów. No, 29 klubów powstało, tak, prawda, w Sejmie. Ja wystartowałem w Tarnowie z też takiego prostego powodu. Jak byłem studentem prawa, to ówczesny dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Wierzchosławicach no, zaproponował mi współpracę. Oni tam mieli takie kursy dla młodzieży wiejskiej i mówi: przyjedź, opowiesz coś o prawie, co to jest i tak dalej. Ja tam jeździłem. Tam było takie koło ZMW, do którego przystąpiłem, prawda, i cały czas, że tak powiem, w tych Wierzchosławicach, z tymi Wierzchosławicami czułem się związany. To ojczyste strony PSL-u też, tak, prawda? Tak. I wie pan, nie bez znaczenia był fakt, że tam ostatnim pierwszym sekretarzem był mój kolega z ZMW, jak pracowałem jeszcze w Krakowie. Więc on mnie tam namówił, bo na ostatni zjazd PZPR-u wybór delegatów był bezpośredni przez wszystkich członków, prawda? Namówił mnie, żebym kandydował na ten zjazd z tego Tarnowa, z takiego okręgu obejmującego miasto i powiat tarnowski dzisiejszy, taki gdzieś był duży okręg. Ja tam zjeździłem, no nie powiem, że kilkadziesiąt, ale ze 30 wsi. Więc znałem już te okolice i w sposób naturalny wydawało mi się, że spróbuję tam powalczyć. I na listę wzięliśmy no, nieżyjącego już niestety, szkoda, Kazia Sterkowicza, porządnego nauczyciela tam miejscowego. No, wie pan, nauczyciel wszędzie jest, wtedy był znany, szanowany, ceniony. I Kazio mnie po prostu przeskoczył w tych wyborach, co mnie średnio zmartwiło, szczerze powiedziawszy, bo miałem trochę innej wtedy roboty. De facto siedziałem na rozbracie i odpadałem za sprawy programowe, budowaliśmy program tej partii. Ta, wie pan, uznałem, że nic się nie stało, za 4 lata sobie to odbije. A znowu pan prezydent skrócił kadencję, tak, więc już... Odbił pan sobie szybciej? Odbiłem sobie szybciej. A z którego miejsca wystartował pan w 93? Z pierwszego. Ale tak. Też w Tarnowie, tak? Też w Tarnowie, tak. I ja, wie pan, mimo tego, że potem mogłem się przenieść do bardziej lewicowych okręgów, i proponowano mi powrót do Kielc, i gdzieś tam zachodnie województwa, ja uważam, że no jest coś takiego jak poczucie elementarnej lojalności. No ja bym nie umiał dla własnych potrzeb zmieniać grona kolegów, współpracowników. Nie umiałem, nie potrafiłem, do dziś tego nie umiem. Swoją drogą, czy pan, jak już pan mówi też o przywiązaniu do miejsca, tak, do okręgu, czy pan dużo się zajmował sprawami swojego okręgu, bo w polskiej kulturze politycznej aż tak tego nie ma, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, że się przedstawia posła zawsze, że to jest poseł z danego okręgu. U nas aż tak tego nie ma. W jakim stopniu to pana zajmowało? Wtedy jeszcze, ja byłem jak gdyby świadkiem zmiany tego obyczaju, bo wtedy jeszcze była taka legenda post-PRL-owska. Czyli poseł to był taki gość, do którego szło się z prośbą o mieszkanie, pracę dla dziecka, no z takimi życiowymi, bytowymi kwestiami. Ja muszę powiedzieć, że to takie przeświadczenie, że jesteś delegatem
tutaj zbiorowości, która stanowi twój potencjalny elektorat, było dość długo, bo to wie pan, wszyscyśmy podpisywali rozmaite interpelacje, zapytania o drogę pomiędzy Piździmątkiem Górnym a Dolnym, to oczywiście wszyscy posłowie, wie pan, w ogóle funkcjonował klub posłów tarnowskich, więc co posiedzenie Sejmu, to jeden wieczór był na obrady klubu. Oczywiście gadało się, piło się wódkę, zagryzało się kiełbasą i się wykuwało pewne wspólne, że tak powiem, priorytety w odniesieniu do okręgu. Ale oprócz tego, no to wie pan, zawsze niedziela to były różnego rodzaju imprezy. Jednak to jest, sam pan zauważył, że taki ludowo-wiejski okręg. Co prawda jest miasto Tarnów, ale to jest raptem tam 1/7 tego całego okręgu. No i poniedziałki tradycyjnie były dniem pracy terenowej poselskiej, więc ja przyjeżdżałem nie na weekend, tylko na właśnie niedzielę, poniedziałek. W niedzielę świętowałem w różnych gminach. W poniedziałek rano dyżur, tam przyjmowało się właśnie interesantów, no i po południu jakieś tam zajęcia albo partyjne, albo znowu jakieś spotkania, a to strażacy, a to tam policjanci, a to inne grupy społeczne. Ja tego nie zmieniłem, jak byłem ministrem, było to samo. To był rytuał, którego się przestrzegało. Dopiero potem, tak jak obserwuję, to dzisiaj ta więź posła ze swoim regionem jest taka umiarkowana, bym powiedział. Tak, tak. No raczej tak. A to jest obserwuję. Błąd, bo wie pan, to dlatego, ponieważ ta więź jest słaba i mało widoczna, to dlatego popularność zdobywają takie pomysły typu cookies i wybory większościowe, który kompletnie nie wie, o co chodzi, że to każdy system wyborczy ma swoje konsekwencje. Brytyjczycy wybierają w okręgach jednomandatowych i tam żadna partia się nie wciśnie. Bo a nie wciśnie, tak. No więc właśnie. No. Włosi raz spróbowali w latach 90. No i wyszło im, że tylko dwie partie weszły do parlamentu, a partia demokratyczna, tak się wtedy nazywała, czyli następczyni komunistów włoskich, którzy byli bardzo silną partią, zawsze tam 30% brali. Ta partia wzięła chyba 41% głosów i miała 77% mandatów w parlamencie. No to bez sensu. To znaczy, że w takim okręgu jak Tarnów, to lewica nigdy by nie miała nic do powiedzenia w parlamencie, bo zawsze tam by wygrywał ZHN. Przepraszam, że tak to uproszczę. Trochę tak, chociaż też w Tarnowie PSL ma wyższe poparcie niż przeciętnie w kraju. Tam tak, jest taki... ale wie pan, ale to jest ciągle poparcie mniejszościowe. No tak, tak, to jest jednak ciągle poparcie. To widać po wyborach senackich. No powiedzmy sobie szczerze, jeszcze miasto Kraków wybierze jakiegoś centrowca, prawda, albo liberała. Tak, znaczy teraz obaj senatorowie są z Platformy, z Krakowa. No, prawda? Więc mówię, centrowca, tak. No, albo liberała, albo takiego socjaldemokratę. Kiedyś przecież był Andrzej Jeszcze i drugi kolega, przepraszam, uciekło mi jego nazwisko. W każdym razie, no, ale to jest miasto Kraków, natomiast cała reszta Małopolski jest czarno-zielona, no, a do Senatu jest czarna, bo ludowcy mają znaczne poparcie, ale niewystarczające na wygraną z PiS-em. To teraz już przeniesiemy się do Sejmu. Dostał się pan w 1993 roku. W pierwszej połowie kadencji, zanim jeszcze Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, jak wyglądała sytuacja frakcyjna w SLD, powiedzmy? Oprócz Kwaśniewskiego liczyli się Leszek Miller, Marek Borowski, ktoś jeszcze? Tak, no wie pan... Józef Aleksy. To była... Józef mniej chyba wtedy... Ale to była, powiedziałbym, hierarchia partyjna, taka formalna, bo Kwaśniewski był przewodniczącym partii,
Miller był sekretarzem generalnym, a to w tej partii zawsze była pozycja numer dwa. Borowski był wiceprzewodniczącym, Józek też był wiceprzewodniczącym. Był jeszcze taki Józef Wiaderny, nieżyjący już, szef OPZZ-u, następca kolejnego Krakusa, Alfreda Miodowicza. Tak. Z Kielc, nawiasem mówiąc, ale taki zaciekły chłopak, bym powiedział. Niewysokiego wzrostu, więc miał charakterek taki właśnie konusowaty. Ja zawsze żartuję, że trzeba się obawiać mężczyzn niewysokiego wzrostu, bo mają w sobie jakąś siłę taką odwrotnie proporcjonalną do tego wzrostu. W każdym razie i właściwie to było, to można powiedzieć, że to było takie kierownictwo. Z jedną uwagą. Otóż Kwaśniewski, co by o nim nie powiedzieć złego, niektórzy pewnie by całą listę takich grzechów wyciągnęli, umiał pracować demokratycznie. Wie pan, to jest taki intersztuba studencka. No. Sam każdy, kto był na studiach, wie, że tam nie ma żadnej hierarchii, prawda, że jest kilka rozmaitych hierarchii towarzyskich, koleżeńskich. Przepraszam, kujon wcale nie musi być liderem grupy, prawda? I sztuka polega na tym, żeby ich wszystkich, że tak powiem, zmobilizować i coś razem wspólnie robić. I Olek ma to w naturze, w charakterze i naprawdę muszę powiedzieć, że to była wtedy bardzo rozdyskutowane towarzystwo. Kluby jak się zaczynały we wtorek o 17, takie przed posiedzeniem Sejmu, to się często kończyły druga w nocy, trzecia w nocy, prawda? No bo każdy punkt posiedzenia Sejmu był omawiany, dyskutowany, jeszcze nanoszono, uzgadniano jakieś tam poprawki do ustaw, do projektów. I Olek to cierpliwie znosił. On ma talent do szukania kompromisu, do znajdywania jakichś takich propozycji, które przynajmniej zaspokajają niektóre oczekiwania, ale większości, więc to był taki żywy klub i bardzo, bardzo sprawnie działający. No. Potężne znaczenie miał sekretarz klubu przez cały czas, jak ja pamiętam, Wacek Martyniuk, chłopak ze Związku Zawodowego Górników, potężny, dobrze zbudowany, ale taki też decyzyjny. Jak z Wackiem się coś ustaliło, to było wiadomo, że tak będzie. No i to szło. Szło tak dobrze, Aleksander się zdecydował kandydować. Przecież wie pan, tu znowu musimy wrócić do Lecha Wałęsy, który po dzień dzisiejszy mnie zadziwia. Dwa lata temu go zaprosiłem na obchody 30-lecia Okrągłego Stołu. No i oczywiście obiecał mi, rozmawiałem z nim ze dwa razy, rozmawiałem z jego otoczeniem. Ta, przyjadę, no dobra, niech pan już nie nudzi, przyjadę. Okej, niech będzie. No i oczywiście nie przyjechał. Mhm. Cały Lechu, prawda. Jeszcze jak zadzwoniłem do niego i mówię, że zawiodłem się na panu prezydencie, a on do mnie mówi, a nie, pan nie pierwszy, nie ostatni. Sama prawda. No więc, wie pan, ja myślę, że Wałęsa wtedy dokonał takiej oceny sytuacji. No bo tak, Pawlak premier, Oleksy marszałek Sejmu, no jeszcze wtedy były transmisje, prawda, otwarte z obrad, więc co tydzień przez 3 dni Oleksego ludzie widzą na ekranie, a jak nie ma Oleksego, to jest Pawlak, bo premier to tamto jeździ polonezem, wie pan, i tym podobne. No, takie czasy i takie pomysły, takie grepsy, dzisiaj byśmy to obśmiali, ale wtedy to brało się na serio. No i on wymyślił, że trzeba tych dwóch gości ugotować. No i tak
jak obmyślił, tak zrobił, prawda. Waldka, no... Doprowadził do zmiany premiera, tak? Tak, no, ale wie pan, on go zawołał i powiedział, że jak sam nie ustąpi, to on jedzie do Sejmu z wnioskiem o odwołanie. Wtedy jeszcze była mała konstytucja, to było co innego, prezydent odgrywał w niej większą rolę. No to jedzie z wnioskiem o odwołanie i niech się dzieje, co chce. No i przyszedł do nas na klub, bo to uczestniczyłem, że tak powiem, w tym spotkaniu, gdzie z nienacka powiedział, no proszę panów, ja chcę wyrzucić Pawlaka i wam oddać premiera. No co, nie podoba wam się? No to wie pan, sala, powiedzmy sobie, się skonfundowała, no bo przychodzi facet, którego uznajemy za głównego przeciwnika politycznego, który chce nam zrobić dobrze. No to jak tak, to dostało klaski, prawda, i z tej sytuacji, a ponieważ Waldek nam się dał we znaki, wie pan, to mentalność naszych kolegów z PSL-u wtedy była taka trochę, no trochę tu oszukać, tam przytrzymać gdzieś, no, mnie Strąg, wtedy szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, zaproponował wiceministra u siebie, który by nadzorował, bo jeszcze wtedy samorządy i administracja były w urzędzie. Tak. Tak, żebym to nadzorował. Ja mówię, no dobrze, no poszedłem do przewodniczącego, zapytałem, co on na to. On mówi, no jak chcesz, to bierz. No dobrze, no to... Akurat wtedy się zajmowałem właśnie przygotowaniem reformy administracyjnej, kooperowałem z Kuleszą, z całym tym środowiskiem samorządowym. Tam wie, oceniam, że mam kompetencje. Sprawa państwowego miałem na egzaminie 5, sprawa administracyjnego też 5. To mogę brać, nie? I mówię, dobra. No to mówi, czekaj na telefon, premier cię zawoła na rozmowę. No i czekam do dzisiaj. Pawlak wielokroć dzwonił do mnie już później, ale nigdy mi nie proponował tej roboty, bo już nie mógł, to jest inna sprawa. W każdym razie to byli tacy goście, prawda, że tutaj coś... Potem mówię do Stronka, no Michał, ale ty chyba jesteś mało poważny. On tak na mnie spojrzał, mówi, no wiesz, powaga to pojęcie względne. I się zaśmiał tym swoim uroczym uśmiechem. I tak to wyglądało. I wie pan co, i wtedy też, jak się okazało, że no, w tym, poza konfliktem wokół Marka Borowskiego, który był sygnałem, że jednak Pawlak, mimo że to rząd koalicyjny, mimo że oni mają mniejszy klub niż my, to jednak nie da sobą sterować i on będzie gospodarzem, no, Borowski zniósł to dzielnie, wystąpił zresztą, nikt nie miał do niego uwag, tam chodziło o Stefana Kabalca, wydaje mi się, że jednego z lepszych ekonomistów, jakich mamy w kraju, bo przecież Stefan jeszcze jest umysłowo aktywny, niezwiązanego z lewicą, bo Kabalec nigdy nie był lewicowy, ale profesjonalista, znał się na finansach publicznych, zresztą wtedy ich było sporo tam w resorcie finansów. Więc to była taka zapowiedź, że łatwo nie będzie. No ale z drugiej strony, wie pan, wskaźniki zaczęły iść. Kołodko okazał się jeszcze lepszym ministrem finansów niż Borowski, a przynajmniej wiarygodniej opowiadał o tym, co chce zrobić. Więc wydawało się, że to bierzemy się za prezydenturę, bo to była ta instytucja, którą wydawało nam się, że warto się zająć. Ale też nie było takiego przekonania, że to Kwaśniewski wygra. Wie pan, on też początkowo jak gdyby nieszczególnie się palił. Siedzieliśmy na rozbracie tam, to wie pan, to byliśmy młodzi, piękni, przystojni i druga w nocy to była świetna godzina, żeby właśnie pogadać, prawda? A czasem nawet otworzyć jakąś butelkę i przepukać usta. No i on, nie powiem, żeby się palił do tego,
ale w którymś momencie, no, po kilku błędach Wałęsy, falandyzacja, jakieś tam spory, wie pan, obiad drawski, no to było widać, że na przykład wojsko, które poparło te zmiany i zresztą było nadgorliwie chciało pokazać, że jest przy nowej władzy, zaczęło się od Lecha odwracać. No bo jednak ten obiad drawski specjalnie w głowie im się nie mieścił. No, w ogóle im się nie mieściło, że jakiś cywil może być na czele ministerstwa, no ale sposób, że tak powiem, odwołania Kołodziejczyka, no, większość wojskowych uznała za błąd. Wie pan, atmosfera w społeczeństwie była, powiedziałbym, pojawiło się oznaki sentymentalizmu takiego. No może teraz jest lepiej, bogaciej, no ale było bezpieczniej, stabilniej kiedyś. Prawda? To jest to, co dzisiaj większa część naszego społeczeństwa chce wierzyć, że władza chce dobrze i robi wszystko, żeby było bezpiecznie i stabilnie. Więc pojawiły się takie rozmaite symptomy. I w którym momencie zdecydowaliście, że Kwaśniewski będzie kandydował? Wie pan, w marcu... Czyli akurat to się zbiegło z odwołaniem Pawlaka. Nie, Pawlak był wcześniej. Okay. Wcześniej trochę. Już po zmianie rządu, w marcu do Popowa, kiedyś ośrodka studenckiego, a obecnie to jest tam chyba Ministerstwo Sprawiedliwości ma ten ośrodek, wybrało się na wieczorną pogaduchę kilkanaście osób. Kwaśniewski, Andrzej Gdula, Majkowski Andrzej, z partii był Szmajdziński, ja, wie pan co, już nie pamiętam, jeszcze ktoś był, Marek Gungier był wtedy, bo on był członkiem władz partii wtedy, Marek Siwiec też, on był członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego, tak się wtedy ten organ nazywał. No ale w sumie, mówię, było może z 12 osób. No i odbyła się taka debata, czy powinien, czy nie. Z udziałem oczywiście samego zainteresowanego, który prowadził tą debatę. No ale każdy się stanęło na tym, że każdy się może wypowiadać ile razy chce i dopóki wszyscy się nie wypowiedzą i nie będą już mieli nic do powiedzenia, to nie przerywamy. Trwało to no, gdzieś tak do trzeciej w nocy. Zaczęliśmy późno, gdzieś chyba koło 18. No i w istocie, tak jak pamiętam, że tak powiem, szczegółów tego spotkania nie pamiętam, ale mam wrażenie, że większość była za tym, żeby kandydował, a w miarę jak ta dyskusja trwała, to ta większość rosła. O, tak bym to powiedział. Znaczy ja na przykład miałem pewne wątpliwości, bo się bałem, że przegramy z Wałęsą znowu, więc może nie wystawiać Kwaśniewskiego, tylko może szukać kogoś innego. Owszem, niektórzy to wprost proponowali Oleksego, że może Józek, bo Józek jest premierem. No wszyscy wiemy, jaki ma wizerunek, prawda, przytuli, pogłaszcze dzieci, rozdali zaki. A jak trzeba będzie, to padnie na kolana i się ładnie pomodli. No więc może właśnie taki facet będzie tutaj skutecznym antidotum na Lecha. Ale po przedyskutowaniu tej kwestii, że tak powiem, zwyciężył pogląd, że jednak ktoś z młodszego pokolenia, że jednak no, te rozważano na przykład Izę Sierakowską, mądra, wyrazista kobieta. No ale to Iza to był taki wariant, no, że przegrywamy z Wałęsą, ale na, jak gdyby na swoich warunkach, czyli prawda, ten Wałęsa ma identyfikowalnego przeciwnika, tożsamościowo silnego. No więc
ten pomysł też upadł w toku tej dyskusji, no i skończyło się chyba, jak dobrze pamiętam, takim głosowaniem, gdzie każdy wypowiadał się, czy jest za, czy przeciw, i wszyscy wypowiedzieli się, że trzeba spróbować. Za. Tak, trzeba spróbować. A co zdecydowało, że Józef Aleksy został premierem po tym, jak właśnie mówił pan, że Wałęsa wymusił dymisję Pawlaka, to jak wybór padł akurat na Józefa Aleksego? Wie pan co, z bardzo prostego powodu. No, to był jedyny facet, który wiedział, gdzie jest Urząd Rady Ministrów w naszym gronie. No, no, jedyny gość, który umiał odebrać telefon rządowy, prawda? Oczywiście umiał to też Kwaśniewski, ale on był zawsze... Kwaśniewski był takim człowiekiem z boku. No, nikt go nie identyfikował z KC, prawda, nawet go nie identyfikowano silnie z Rakowskim, bo no, znaczy on zrobił genialną rzecz, nie zgadzając się na wejście w skład na sekretarza KC, zaproponował mu to Rakowski, Olek się nie zgodził, bardzo słusznie jak się okazało i to było genialne z punktu widzenia przyszłości. A Józiu no, był w rządzie Rakowskiego ministrem, znał tych urzędników, wie pan, nie mnożył konfliktów, bo Józek był, no, to był człowiek, którego się dało lubić, no po prostu. Nawet jak coś obiecał... No i Małopolanin. Tak, tak. No, z Nowego Sącza. Tak, ja zawsze się śmiałem z niego, co bardzo nerwowo przeżywał, że mówiłem, że nie jest z Nowego Sącza, tylko z, no, jak się nazywa ta wieś przed Nowym Sączem, przed Dunajcem, jak się jedzie od Limanowej. Teraz to już jest miasto. Świniarsko. Nie, to... Biczyce, ten, nie. Chełmiec. Chełmiec ta, właśnie, tak. No więc on tam z jakiś. Teraz już chyba ta wieś jest nawet częścią Nowego Sącza. No ale w każdym razie nie był sądeczaninem, w sensie mieszczaninem, mimo że powiedzmy sobie szczerze, taki wiódł taki mieszczański tryb życia. No i wie pan, wtedy nikt nie myślał o wyborach prezydenckich. Myśleliśmy o rządzie, że trzeba ratować rząd. No i że Józek sobie jakoś da radę, zwłaszcza, że on dość dobrze kooperował z tym PSL-em, umiał się tam z nimi dogadać, ale potem też i PSL się zmienił. Mnie się wydaje, że na gorsze. Jak już ja z nimi układałem koalicję parę lat później, no to już miałem potężne kłopoty z Wojciechowskim, z Sawickim, bo to byli faceci. O, Janusz Wojciechowski odszedł potem w ogóle. Tak, prawda? Tak, ale wie pan, kompletnie nie kooperatywny. To do tego jeszcze dojdziemy. To teraz w takim razie, żeby pociągnąć Aleksego wątek, tuż po zwycięstwie Kwaśniewskiego słynne przemówienie Andrzeja Milczanowskiego w Sejmie. Jak zareagowaliście w SLD na to oskarżenie, że Aleksy jest agentem? Wie pan co, no... Przepraszam, wybraliśmy go na przewodniczącego SDRP po Kwaśniewskim. Więc to jest najlepsza odpowiedź. Wie pan, ja Józefa znałem wtedy. No to już go znałem z 15 lat. Jeszcze jak był działaczem studenckim, potem się gdzieś tam szwendał po gmachu KC. No i jak ja przyszedłem do tego KC, to któregoś pięknego dnia drzwi się otworzyły, pojawiła się łysa głowa Łysego, taką miał ksywę, i mówi, chodź do mnie, pogadamy. No wie pan, to były jeszcze czasy, kiedy się paliło, prawda, to z piciem już był problem, bo towarzysz Jaruzelski zabronił picia w gmachu KC. No i już do mnie mówi, słuchaj, ja tu jestem 5 lat, ja tu już, mówi, znam każdy korytarz, to ja ci, mówi, udzielę dobrych rad. I chyba przez 2 czy 3 godziny mi mówił, kto jest kto, no poczynając od prostych rzeczy, gdzie jest, prawda, jakiś tam sklep,
Właśnie nie sklep, stołówka. No ale to wiedziałem wcześniej, bo to trudno było ukryć. A na takich rzeczach, gdzie się bilety załatwia, tam kasy kolejowe, bo w KC były kasy kolejowe, kasy PKS-owe, no taki, wie pan, przewodnik po nowym miejscu pracy. I on był taki opiekuńczy i wszyscy wiedzieli, że jak się ma jakiś problem, to trzeba pójść do Józka, bo jeśli nie pomoże, to przynajmniej pocieszy. I zrobi to umiejętnie. Plus do tego Józio był oczywiście gadułą, prawda, chwale piętą, więc miał wszystkie takie cechy, powiedziałbym, które... O, przepraszam. Które no, budowały zaufanie. No i ja się nie dziwię, że towarzysze z ambasady wzięli go na celownik. Wie pan, po pierwsze, absolutnie odrzucam taki pomysł, że on mógł im coś ważnego powiedzieć. Jeśli coś im powiedział ważnego, to najwyżej to, że sam jest młody, piękny, przystojny i mądry, niesamowicie mądry, dbaj. Więc to mogło ruskim wpłynąć na ich politykę międzynarodową. Bo już był wbrew pozorom człowiekiem bardzo ostrożnym. Bardzo ostrożnym. On, wie pan, jak nawet jak żeśmy się umawiali gdzieś na wódkę, to on zawsze znajdował takie miejsce, gdzie było wiadomo, że na pewno tam nikogo znajomego nie będzie, prawda? A najczęściej to robił w domu, bo w domu był pewny, że nikogo nie będzie podsłuchiwał. Więc przy wszystkich takich pozorach otwartości, wylewności, serdeczności, to był facet w istocie dość skryty. No, wie pan, najlepszy przykład jest na tym, że jak zachorował, bo już wiadomo, że coś się dzieje, bo wyglądał już po prostu cały, był żółty, to ja go zapytałem wprost, Józek, coś się dzieje z tobą, jakie ty masz kłopoty, no bo... Jak byłem w tym resorcie, no to przecież ta resortowa służba mi podlegała i to jest dobra służba zdrowia. Nie, mówi, nie, wszystko jest w porządku, mówi, jakąś tylko zaziębienie złapałem. No, pół roku później go zwinął się kompletnie. Więc to nie był gość taki, który opowiadał o tamtych. Jak miał chorą matkę i matka leżała, leczona była w Tarnowie, to wie pan, jak ją wyleczyli, to on do mnie zadzwonił i zapytał, czy mógłbym tam takiemu lekarzowi, który ją leczył, zanieść w jego imieniu kwiaty. Ja mówię, Józek, no ale nie mogłeś powiedzieć, że masz matkę w szpitalu, to byśmy tam... No wie pan, przy służbie zdrowia każdy kategoriami myśli takimi dość prostymi. No trzeba dogadać się z lekarzem, żeby, nie wiem, częściej myli, lepiej oklepywali, czy coś takiego. Nie, więc on był taki człowiek. I myślę, że tam, nie tylko ja, ale ja jestem przekonany, że wie pan, to była taka gra operacyjna i tyle. Został premierem w takim razie Władimierz Cimoszewicz, bo Aleksy ustąpił ze stanowiska. No, wie pan, no, trudno być premierem w sytuacji takiej zawieruchy, tak. Więc to dla mnie było oczywiste, że musi ustąpić. Cimoszewicz dlatego, że już sprawdzona twarz, że zbudował sobie wizerunek podczas kampanii? Wie pan, nie tylko. Był, moim zdaniem był niezłym ministrem sprawiedliwości, proszę pamiętać wcześniej. Na tle... Znaczy, ten rząd oczywiście no, miał swoje problemy. No, to nie zawsze wszyscy chodzili w tym samym zaprzęgu. To już się zaczęło Waldkowi rozłazić. No potem Józio był krótko i raczej Józio matkował temu rządowi, a nie kierował nim. No więc wydawało się, że musi przyjść jakiś chłop, że tak powiem, z ikrą bożą. No i do wyboru był Borowski no, albo Cimoszewicz. Marek nie chciał, od razu powiedział, że nie. Zresztą to jest taki typ polityka raczej właśnie parlamentarnego. To cała jego późniejsza kariera, bo ja też później chciałem go namówić na przykład na przejęcie premierostwa. Nie, on
po prostu nie ma serca do administrowania, zarządzania czymś. No to został Włodek, no i wie pan, i to był, mnie się wydaje, że genialne posunięcia, bo Włodek po prostu spacyfikował wszystkich tych maruderów, trochę pogonił niektórych, wie pan, już nie będziemy wracać do tamtych czasów, ale były tam jakiś trójkąt pewnego ministra, no już szkoda przypominać te nazwiska, bo się skończyło niczym. Nikt nie dostał zarzutów żadnych, no ale były jakieś takie niejasności, prawda? Powstało jakieś instytucje, potem się okazywało, że nie bardzo rząd ma kontrolę nad tymi instytucjami, więc tu Cimoszewicz z jego taką naturą twardego gościa z Podlasia i to taką trochę chłopską i taką akuratnością. No i jak mówię, no to co miał zawsze, czyli taką wyrazistością, to nie jest facet, który jest zdolny do spisków i czy do takich rzeczy. To jest gość, który przychodzi i mówi wypierniczać i tyle. O, przepraszam za użycie tak brzydkiego słowa. Myślę, że YouTube nie ocenzuruje. No właśnie. Takiego słowa chyba nie.